Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajant, skarczmy Ayantisa i zapraszam na kolejną 199. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Patch 1.14a do Diablo 2, Patch 2.4.1 na serwerach PTR, Pełna lista Lightning Talks oraz oferta pracy w Blizzardzie. Blizzard potrafi zaskakiwać swoich fanów. 16 lat po premierze Diablo 2, kiedy już od dawna sądziliśmy, że gra została zapomniana przez swoich twórców, niebiescy zaatakowali nowym paczem oznaczonym numerkiem 114A. Ładka nie wprowadza jednak zbyt wielu zmian odeliminuje kilka uporczywych cheatów, a także dostosowuje grę do nowych systemów operacyjnych, co szczególnie odczują posiadacze Maców, gdyż oni otrzymali całkiem nowy instalator gry. Wprowadzenie pacza spotkało się z nową serią teorii spiskowych. No bo przecież jeśli Blizzard wydaje patch, który de facto nie wprowadza żadnych poważnych zmian, a jedynie umożliwia odpalenie gry na nowych sprzętach, to być może jest to przygotowanie do czegoś większego. A może jest to pierwszy efekt działań nowych pracowników, odpowiedzialnych za unowocześnienie starych gier Blizzarda, których niebiescy poszukiwali kilka miesięcy temu? Od wprowadzenia patcha 2.4 minęło już trochę czasu, Blizzard uraczył nas więc kolejną, nieco mniejszą łatką 2.4.1 wrzuconą na serwery PTR. Nie jest to content patch, więc nie możemy spodziewać się jakichś przełomowych zmian. Modyfikacje dotyczą przede wszystkim balansu postaci, działania niektórych klejnotów legendarnych oraz efektów otrzymywanych za zebranie kilku części zestawu. Zmniejszono także wartość otrzymywanych przez gracza obrażeń po 70 głębokiej szczelinie ale jednocześnie zmniejszono ilość zdobywanego doświadczenia za zabijanie potworków w najgłębszych szczelinach. Podczas ubiegłorocznego Bliskonu przedstawiciele Blizzarda wygłosili krótkie pogadanki dotyczące zmian w paczu 2.4, aktualnych zmian w wyposażeniu, modyfikacji interfejsu itd. Jakiś czas później niebiescy nagrali je ponownie, tym razem w swojej siedzibie w Irvine i sukcesywnie publikowali na swoim kanale w serwisie YouTube. I w taki oto sposób powstała lista ośmiu filmików, na które gorąco Was zapraszam. Praca w Blizzardzie jest z pewnością marzeniem wielu z Was. Obcowanie na co dzień z ludźmi odpowiedzialnymi za tworzenie naszych ulubionych gier i możliwość dołożenia swojej cegiełki do rozwoju Diablo czy Starcrafta to perspektywy niezwykle kuszące. Jeśli macie odpowiednią wiedzę i predyspozycję, to możecie te marzenia zrealizować. Blizzard otworzył rekrutację na dwa stanowiska, przeznaczone przede wszystkim dla Polaków. Pierwsze stanowisko związane jest z testowaniem gry. Musisz więc być dokładny i skrupulatny. Włazić do miejsc, o których istnieniu inni gracze nawet nie wiedzą i próbować w najróżniejszy sposób naciągnąć mechanikę rozgrywki. Byłoby dobrze, gdybyś miał też już jakieś doświadczenie w testowaniu oprogramowania. Drugie stanowisko związane jest z tłumaczeniem gier zamieci. Musisz doskonale operować zarówno językiem polskim, jak i angielskim. Jako, że będziesz musiał wtopić swoje tłumaczenia w już istniejące teksty, to znajomość fabuły gier Blizzarda również będzie nieodzowna. Plusem będzie także znajomość narzędzi służących do opracowywania tłumaczeń. Niestety obie oferty pracy wymagają obecności w biurze Blizzarda w Wersalu, jeśli więc zainteresowały cię wspomniane stanowiska, to musisz brać pod uwagę przeprowadzkę do Francji. Ogłoszenie o pracy zainteresowały również chłopaków z serwisu BlizzZone, którzy spodzili artykuł dotyczący przyszłości gier z serii Diablo. Znajdziecie go oczywiście na stronie blizzzone.pl. I to wszystko w dzisiejszej 199 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, a już za tydzień!